Kolejny raz mamy zaszczyt gościć Was w naszych progach. Cieszymy się, że zawsze tak chętnie przyjeżdżacie do nas i z taką obfitością pomysłów, aby wspólnie tworzyć wielkanocny wernisaż, ubogacać wielkanocną tradycję, promować lokalną obrzędowość. Jest nam szczególnie miło, że odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie. Pragniemy gorąco powitać wszystkich gości przybyłych na wernisaż, połączony także z konkursem wielkanocnej poezji. Wiosna nas otula, wiecie, to jest tak, że Wielkanoc już nadchodzi, tak, tak, tak. Chrystus zmartwychwstał, nadziei przyszedł czas, radość świąt, wiosny czar zauroczy nas. Stół już pięknie przystrojony, kosz pisane, wiecia czar. W trawce pyszni się baranek, wielkanocny wielki dar, wielkanocny. Charakterystyczny symbol Wielkiej Nocy, często stawiamy go na stole, w koszyczku również znajduje centralne miejsce. Początki święcenia baranka sięgają VII wieku. Wiejna do Polski, baranek wielkanocny przybył 1000 lat później, w wieku XVII. W okresie wielkanocnym można je znaleźć wszędzie. W dekoracjach świątecznych, kartkach z życzeniami, wystawach, reklamach. O kim mowa? Oczywiście o zajączkach wielkanocnych. Mimo, że od dawna uważamy mazurka za nasz narodowy wybieg, to w rzeczywistości przepis na to ciasto przywędrował do nas prawdopodobnie z Turcji, a w polskiej tradycji zakorzenił się na stałe w XVII wieku. Jego symbolika jest ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu, a w zasadzie jego zakończeniem. Babka wielkanocna z symboli najlepiej, aby została upieczona przez gospodynię. Symbolizuje ona bogactwo, doskonałość i posiadanie umiejętności, wzrastanie wiary, nadziei i miłości. Święcenie potraw w Wielką Sobotę niegdyś odbywało się na dworach szlacheckich, ponieważ poświęcone musiało być wszystko, co miało znaleźć się na świątecznym stole. Niedziela palmowa jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu. Określenie palmowa pochodzi od obrzędu święcenia palm, dokonywanego w tym dniu. Zwyczaj święcenia palm ma swój początek w średniowiecznej Francji. Ma on przypominać uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Jakże tajemniczym żywiołem jest woda. Jest czysta, bezbarwna i bez smaku. Jak gdyby sama przez się nic nie znaczyła, a jednocześnie jest wszechobecna i co chwila potrzebna. Bez wody nie może przetrwać żadna żywa istota. Najważniejszym symbolem Wielkanocy jest jajko. Jajka od dawna malowała się w celach magicznych. Nie ma drugiego takiego produktu spożywczego, który by zrobił taką wielką karierę, jak małe, niepozorne jajko. Jajka można było wykorzystywać jako pisanki, kraszanki i wydmuszki. Najczęściej malowały się je w kolorach czerwonych.